Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper i powiem wam, moi mili, że miałem lekką przerwę, znów, bo nagrałem sobie chyba z 15 odcinków na zapas i kurczę, teraz mówię, no kurczę, dałoby się coś nagrać z tego Graveyard Keepera, nie? Mimo, że tam jeszcze zapas mam jakiś, ale tak pomyślałem, że nie byłoby to głupie, żeby sobie po prostu pograć osobiście nawet, no a wiecie, no sam grać nie mogę, więc jak chce mi się grać, no to również muszę zagrać z wami. Czuję się świeżo. W końcu. Naprawdę musisz mówić za każdym razem, jaki jesteś wypoczęty? Co ty tu robisz? Mamy poważny problem. Do twojego cmentarza zmierza znany łowca wampirów. I zamierza mnie zabić. Pewnie spali też przy okazji twój kościół. Czemu ściga cię łowca wampirów? Zdaje się, że trochę przesadziłem z popisywaniem się swoją władzą nad życiem i śmiercią. A jeden z moich popleczników okazał się durnym gadułą. Trudno znaleźć ostatnimi czasy dobrych pomocników. I co zrobimy? Musimy przygotować pułapkę przy wzgórzu wiedźm. Na drodze, na cmentarz. Zrobimy tak, żeby wszystko wyglądało na wypadek. Zorganizowałem już coś, co go na chwilę zatrzyma w miejskim burdelu. Mamy więc chwilę czasu, ale nie bardzo dużo. Będę na ciebie czekał na wzgórzu wiedźm, niedaleko drogi. Moi drodzy, i tak, jeżeli słyszycie szumy, możecie słyszeć szumy, mam nadzieję, że nie, to taki będzie w sumie testowy odcinek i dla mnie, to oznacza, że... działa drukarka. W sensie, zrobiłem drukarkę 3D w końcu. Ja to nagrałem ogólnie w niedzielę. To jest 14 stycznia, pewnie to będziecie oglądać jak 20 któregoś, albo i później nawet. To jest bardzo ciekawe. Duże wiedźmy, okej, okay, tu musimy iść. I działa mi drukarka, w końcu. W końcu. Tyle się namęczyłem. Dzisiaj chyba ze 3 godziny przy niej jeszcze siedziałem. Mimo już byłem chory, to jednak siedziałem. Bardzo mnie to cieszy. I chodzi o to, że... Nie no, ogólnie dla szefa drukuję coś, a dzisiaj jest niedziela. I chciałbym to jednak dzisiaj zrobić. I mam nadzieję, że mi się uda zrobić, bo widzę, czekajcie chwilę, nie, no, drukuje się jeszcze, drukuje. A tyle dobrze. Zobaczymy jak długo. Ej, no nie widzę go nigdzie. Chciałem jakoś przyjść w określonym terminie do ciebie. Przy wzgórzu wiedźm. No nie widzę żmija. A tu jesteś, żmiju. Dobra, sorry memory. Panie żmiju, co tam pan chce ode mnie? Kogo będziemy zabijać? W końcu, przyniosłeś drewnianą deskę? Czemu miałbym ją przynieść? Bo cię o to poprosiłem. Nie prosiłeś. Dobra, nieważne. Ty ją przynieś. Szybko. No problem, panie żmiju. Będzie pan zadowolony. Ja nie panie Maju, ale będzie pan zadowolony. Tylko gdzie były deski? Czy ja w ogóle mam deski? To jest dobre pytanie. Jakieś drewno niby jest. Poproszę deskę. To proszę mi na razie anulować. Pyk. Wzgórze wiedźmy. Panie żmi, przyniosłem nawet 4. Co by pan nie marudził potem? W ogóle bierze mnie jakaś paskudna grypa. I dzisiaj też, jakby nie patrzeć, przeleżałem trochę w ciągu dnia. Masz tę drewnianą deskę. Świetnie, wszystko gotowe. Masz szczęście, że jeszcze tu nie dotarł. Czekajmy. Ile musimy czekać? Jeszcze tylko chwilę. Jesteś pewien, że będzie tu szedł? Tak, musimy być cierpliwi. Żaden człowiek nie siedziałby tyle czasu w burdelu. Może w nim nie siedzi. Jestem strasznie zmęczony i muszę coś zjeść.
Dawką jest absolutnie wszystko. Zachowajże spokój. Minie cały tydzień, jestem pewny. Idzie. Szykuj się. Mamy tylko jedną szansę. Czy to Geralt? Uwielbiam misje poboczne. Szybka kasa na boku. Kai! Okej. Okay. Totalna łatwizna. Wielki łowca. Niepokonany wojownik. Jakże to miłe, że wziął swój medalion. Teraz możemy wejść do najgłębszej części lochu. Co teraz? Musimy pozbyć się ciała i otworzyć przejście. Spotkajmy się przy wejściu do lochu. Mam dla ciebie ostatnie zadanie. Tworzymy dobry zespół. Okej. Okay. Panie Geralt, przepraszam. 100%. Medalion łowcy. Jestem ciekaw, co to jest za trupek, ile on tam ma tego wszystkiego. Kurde. No, Geralta to ja bym zostawił. Geralta to ja bym zostawił. Pewnie jest jedyne ciało, które będziemy mieli w ten sposób dostępne. No, ale mówię, chcę zobaczyć Geralta. Panie Geralt, już pana patrzę. To nie tu. Tu w ogóle jeszcze jakieś ubezwłoki są, no właśnie. To zombie. No nie. Nie, słabe te zwłoki. Takie no, 2 na 10 bym powiedział. Jelita bez niczego? What? Zerowa jelitka. Pierwsze takie widzę. No to tak naprawdę to on tu nie ma nic ciekawego. Masa czerwonych. I tylko tyle. Tylko tyle. Idź, panie Geralt. Kurde, taki wielki łowca wampirów. Znaczy potworów, nie wampirów. Dobra, ciebie zombio weźmiemy. Ciebie zombio drugi też weźmiemy. Wydajność pracy 32. Pięknie. I co ja... Gdzie was mogę w ogóle jeszcze wziąć? No ja bym was wziął na pewno do pracowni alchemicznej, bo tu was potrzebujemy trochę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jak mi się przynajmniej wydaje. Umieśćmy żeście. Umieśćmy żeśmy cię. Cią. No tylko on tutaj... Te ekstrakty... No niby może, ale... Ja go potrzebuję aż tak? Nie, chyba nie. To ja już cię wolę chyba dać do... O, do tego. I nieskończoność. I tam jeszcze jedno też w razie czego mamy i też go tam weźmiemy. La kostnica. Nie wiem, do czego was tam produkowałem ogólnie, bo już tyle czasu minęło, ale myślę, że to nie jest problem. Myślę, że to nie jest problem żaden. Drugi kolega, przepraszam. Dobra, ciebie nie będziemy brać. Wykonaj oczywiście książki w ten sposób i nieskończoność i lecisz. Coś ciekawego wyprodukowaliście, panowie, czy nic? Pewnie nic. Na pewno nic. Myślę, że lepiej byłoby sprawdzić to w ten sposób. O, w ten. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Opierdalacie się, panowie. Jedna niebieska, no też mi coś. Nawet wiem, gdzie to jest. To jest tu. No właśnie. No właśnie. Dobra. Dzisiaj jest kupiec. Oczywiście pod martwym kuniem. Pod martwym kuniem. I jakiego my questa mieliśmy z tobą jeszcze? 80%. Weź słony widelec. Nie mamy. Zdobądź wsparcie panny wdzięczki. Kurwa, mieliśmy tego questa do zrobienia. I ja go nie zrobiłem. Noż trudno. Tak bywa. Tak bywa. Czy ja coś od ciebie chcę kupić? Dobre pytanie. Dobre pytanie, trudna odpowiedź. Na pewno wezmę od ciebie jedwab, bo to się może przydać. Diament też od ciebie wezmę. Złoto i detale są dosyć drogie, więc od ciebie tego nie biorę.
Gadająca czaszka, kurde blaszka. Ile tam hajsu? Prawie 4 silverki, pięknie. Piknie. Bardzo piknie. No to myślę, że to już jest czas. Najwyższy. Czas najwyższy, moi kochani. Aby zacząć wystawać ten cmentarz, no. Bo innej tutaj już tak naprawdę nie widzę techniki, którą byśmy mogli sobie w tej chwili nawet jeszcze ogarnąć. Anatomię i alchemię mamy zrobioną. Teologię jeszcze nie. 510 niebieskich pypków, no to od cholery. Mamy tego dużo, już możemy sobie zainwestować w krypty. Jakaś super moc wiary również. Wieczniki 3. U, to fajne. No dobra. Nawet jestem skłonny. Pewnie coś ominąłem, ale... Ale co tam? Oj, my tutaj nie mamy. O kurde. Dobra, ja rozumiem. Ja już wiem, co ja chciałem z tym jednym zombie zrobić. Pewnie tak mi się wydaje. Jednego zabierzemy. Jednego zabierzemy, bo jednego chcę mieć na opołki. Chcę, żeby on mi cały czas tutaj robił te opoły. Ciebie nie możemy umieścić nawet, okej. Tutaj jeden barabasz musi robić opoły. Ale ty miałeś być umieszczony tu. Nie to. Złe miejsce. Ty miałeś być tu. Polana, nie opoły. I nieskończoność. Robisz ile wlezie. Kurde, ile tych opołów tu mamy. Ja pierdzielę. Naprawdę mam tylko 6 polan? Teraz już nawet 12. I nie mam miejsca i to jest problem. Co tu robi kamień? What the fuck robi tutaj kamień? Przepraszam bardzo, co tu się od Janie Pawla? Czemu ja tu mam dziwne rzeczy w ekwipunku? Noż kurde, blaszka, jestem czaszka. To był kamień, tu miał być kamień. A, dobra, to wiele tłumaczy. To wiele tłumaczy. Wybazany blok z kamienia, jeżeli byśmy zrobili pastę, można było to robić na bieżąco. A tak nie mogę. Muszę cały czas klikać. O, ale patrzcie, chyba znalazłem sposób na to. Czemu nie mogę cię zmienić? Co się dzieje, przepraszam bardzo. Coś się popsuło. A może nie? Niewystarczające zasoby. No to chyba coś jest nie tak. O! Mi się... Tak, zepsuła mi się ta. Ta. Wiecie co? Na pewno. Ta. Ta jedna ta. No. To się dogadaliśmy. Potrzebuję patyków. Nie mam patyczków. Gdzie są patyczki? No podejrzewam, gdzie mogą być te patyczki. Nadal nie mam miejsca i to jest też problem. Mogę coś wyrzucić? No niezbyt. Dobra, pracownia alchemiczna, wyrzućmy to, co możemy. Przepraszam. Czyli... Mamy tutaj te jelitka, które są w sumie no, zbędne dla nas w tej chwili. Czyli to oddajemy. Patrzę, coś się w drukarce chyba popsuło. Kurde, no. Żeby to jednak działało. Tyle godzin i się znów psuje. Kurde, nie polecam wam, moi drodzy, enderów. Żadnego typu endera. Endery to są po prostu drukarki jednorazówki, no. Tyle kasy, ile wpakowałem i nadal nie działa. Aj, jestem zły. Jestem zły. No dobra, na razie to możemy zostawić w ten sposób. O, 17, Boże Święty. Ile my tego mamy? Może byś Shiro patyki wziął, co ty na to?
4 patyczki. No tak, nie za dużo. Nie za dużo tych patyczków. A to mogę dla patyków? Nie mogę tego dla patyków. Chyba nawet nie da się w żaden inny sposób tych patyków zdobyć, co jest dla mnie dosyć teraz problematyczne. To jest dla mnie teraz dosyć problematyczne. Kurde. A i dobra, biorę jedno. Będę rozdrabniał, to nigdy mi nie wyjdzie. No to chyba jednak będzie trzeba zrobić te pasty. Mogę zrobić pastę? No mogę niby zrobić. Olej gdzieś tam był. Gdzieś tam był. Dobra, ale na razie zróbmy po prostu dłuta. Ciekawe, czy to jest jakaś różnica. Niby można by było co zrobić. Dobra, zróbmy srebrne. Może one mają jakieś durability większe. Może mają durability większe. Jak ci wystarczy? Co ci? Czego ci brakuje w życiu? Matko bosko, często hosko. Co? Mi się pad rozłącza, przepraszam bardzo. Czy po prostu ktoś tutaj w kulki leci? Ja pierdzielę. I to jeszcze... Ale zepsułem. Nie, naprawdę nie można robić patyków w ten sposób? Teraz zróbmy to. Sobie leci. Kurde, no jestem trochę wstrząśnięty, niezmieszany. Niedobrze. Nie mam zasobów. Nie wiem skąd wziąć patyczki. Rozumiem, że nigdzie stąd ich wyprodukować nie mogę. Gdzieś koło kopalni będą? To coś jest. Pamiętam, że takie drzewka chyba jeszcze dawały patyki. Pojedyncze. Coś tam daje, no. Nie za dużo, ale coś daje. Lepiej krzeczory jest, widzę, że rąbać ile wlezie. Myślałem, że nie mam miejsca na patyki, to było śmieszne. No dobra, chyba na razie tyle wystarczy. Zróbmy te dłutka, bo normalnie zaraz parsknę śmiechem. Nic nie idzie po mojej myśli, totalnie nic. W sumie jednak mieć te dwa dłutka to w sumie też nie jest głupi pomysł. Wiecie, jedno się psuje, drugie mamy. Chyba mi się teraz zbugowało i dostaję cały czas dłuta, niestety nie. Widzę, że już jedno się popsuło. Jedno się już popsuło, niestety. Zapis gry oczywiście musiał wpaść. Jeszcze ten cholerny zapis. Mi się tutaj już popsuło, jeszcze nie. Dobra, no mamy już trochę tych kawałków. Mamy trochę tych kawałków. To ja potrzebuję na rzeźbiony nie kawałek kamienia. Potrzebujemy zrobić, kochani, kamienną rzeźbę 2. Nawet byśmy byli w stanie to zrobić w ten sposób. Ja już nie mam żarcia też. Chyba tu jeszcze jakieś marchewki były. No były. Od cholery. I kolejny zapis. Nie wiem, dlaczego tak się to dzieje, ale okej. O, tu niebieskich pywków leci aż na to. Ej, proszę się nie psuć. Halo, proszę się nie psuć. Dobra, niebieskie pypki wpadły. To jeszcze możemy sobie odłożyć.
Chodźmy do tego żmija. Chodźmy do tego żmija, bo... On coś od nas chciał. Co do tego naszyjnika nie mamy, co do tego rytuału nie mamy. Ostatniego zadania. Jakie będzie moje ostatnie zadanie? Mamy teraz na tyle mowcy. Wszystko mi się zaczyna układać. Widzisz, może ci ono pomóc otworzyć bramę na 11 poziom. Musisz wejść głębiej i przynieść mi złote jabłko. To ostatnia rzecz, jakiej potrzebuję do rytuału. No dobra. W teorii jestem w stanie pójść i mu to jabłuszko nawet kupić. No problem. Stary cmentarz. Przy okazji, jak już tu jesteśmy, załóżmy te dwa ładne pomniczki. Kurde, piąteczka wpadła. No eleganckie, naprawdę eleganckie. I teraz chcę iść do Ziemi Wiedźmy. Po co? Aby wziąć od niej jabłuszko. Tylko to jabłuszko by 10 golda kosztowało. No. Tyle golda kosztowało. I znowu jestem bidny. Mam dla ciebie złote jabłko. Daj mi je. Tylko je poliżę. Nie potrzebuję za to wiedzy. Też coś, Liza? Po to opowieść. No jasne. Ach, już wiem, o czym traktował tamten ustęp po rytuale. Ostatni składnik. Nareszcie wiem, co stanowi klucz prastarej klątwy. Potrzebuję mrocznego serca. To też ci przyniosę. Inkwizytor o nim wspomniał. Wiem, jak je uzyskać. Dobra, mroczne serce w kostnicy. Damy radę. Ile zdążę? Widzę, sorry, tak się zacinam, ale patrzę, co robi drukarka i widzę, że... ogólnie drukuję teraz, wiecie, taki wentylator, który pomoże mi chłodzić cały ten wydruk. Dobra, czekajcie, najpierw to. Nareszcie, wszystko gotowe. Chwila, poczekaj tu. Muszę zebrać popleczników. Jak długo mam czekać? Kurde, blaszka. Co najmniej godzina albo dwie. Mietek, to ty? Co za głupie pytanie. Oczywiście, że tak. W życiu nie chciałbym przegapić tej ceremonii. Czeka nas ubaw popachy. Wiesz może, co zamierza przyzwać żmi? Kurde, blaszka, tak. Jako jego wewnętrzny wiem, kogo chciałby przyzwać. Co, wewnętrzny? Mam też przypuszczenie, kogo tak naprawdę wywoła. Już siedzę jak na szpilkach. Poczekajmy więc. Nadszedł ten wiekopomny dzień. Dziś otrzymam to, na co czekałem całe życie. Przeklinam ich wszystkich. Cały swój gniew składam tobie w ofierze. Zjaw się pośród nas. Błagam cię. Ojcze. Co? Pięciu niech tu zostanie. Czterech za mną. Kurde blaszka, wyśmienite. Ojcze? Co? Jak? Czarna magia. Teraz widzę, że to ty. Pamiętam twoją twarz. Jesteś istotą mroku. Mój syn nie żyje. Zginął w pożarze wraz z matką. W domu na wzgórzu Wiedźm. Matka wypchnęła mnie przez okno, nim zawalił się na nas strop. Z wnętrza uplotłeś mi kiedyś konia. Dałem mu na imię Płomień. Synu? Czy to ty? Samuelu, jestem twoim ojcem! Mój panie, jesteśmy. Zniknąłeś. Braci ich ludzie. Nie, stać, puśćcie ich. Wracać do kwatery. Ale...
Zrób to! Synu, to jak sen na jawie. My też możemy sobie pójść? Jasne, idźcie. Tylko nie psujcie tej chwili. Też powinienem się zbierać. Poczekaj. Wygląda na to, że mój rytuał się udał. Nieskończony notatnik należy do ciebie. Mam nadzieję, że wrócisz dzięki niemu do ukochanej. Dzięki. Weź też wiecznie płonący węgiel. Chyba nie chcę już nikogo palić. Dziękuję, panie. Mów mi, Edward. Co zrobimy ze strażnikami? Widzieli nas. Musimy przedtem powrócić do miasta. A, nie ze zwrot akcji. Ja bym tego nie przewidział. Letek przegrał zakład. Sam jestem o krok bliżej powrotu do ukochanej. Ale kurde, dziwne rzeczy się zdarzyły, Boże Święty. Kurde, blaszka, to już nie czaszka. Dobra. Mamy po części kolejny przedmiot. Kurde, was się robi tu za dużo. Więc tak, z pewnością chcę ten medalion na razie odłożyć. Nie skończyłem również. Okej. Czyli tak, ogólnie już mamy bastę, jeżeli chodzi o inkwizycję i żmija. Tak? Chyba tak. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jakość maksymalna. No tutaj on nam powiedział, że możemy jeszcze wejść na ten maksymalny poziom. Niby. No, jesteśmy dopiero... A nie, na 11 poziom. Właśnie, jesteśmy dopiero na 5. Więc... Nie mogę tego tutaj użyć, czekaj, co? Jak to? Coś się schrzaniło. Dobra, nieważne. Węgielek też sobie oczywiście odłóżmy. Patrzę nadal, czy się drukuje, ale chyba się drukuje, no. No i właśnie teraz drukuję pseudo taki, wiecie, kierunek wentylatora, czy kierunek, taką nakładkę na wentylator, który chłodzi wydruk, bo mi ogólnie się ostatnio, no pół roku temu albo rok temu, zalał ten właśnie, ta część zalała mi się chlorkiem metylenu, a chlorek metylenu wręcz rozpuszcza plastik. No i została mi w sumie z tego tylko breja, dlatego musiałem sobie wydrukować własny, nowy, od samego początku, że tak powiem. No ale cóż, czasem tak bywa. Dobra, tu jest po 5, no to tak skąpo. No tu jest niby 6, no to tutaj 4, tu 5 byśmy mogli dać. Wiecie, to daje 5? 5. No to nie, to 7 szukamy, minimum 7. 5, 6, 3, Boże, jakie biedne. Czy ja takie groby robiłem? No żarty. Totalne żarty. 6. Usuwamy to. No to bida. Totalna bida. No musimy zacząć robić te trupy. Nie wiem, czy w tydzień się wyrobię. Taki tydzień, Boże, 3 dni. To już nie za dużo. 5, 5, 6. Usuńmy to. Usuńmy to i dodajmy to. No to na razie możemy położyć. Dobra. Usuńmy to i chodźmy spalić te zwłoki, bo już coś mi się wydaje, że ich jest po prostu tam za dużo. W ogóle widzieliście, ile mam tych takich skroli pogrzebowych. Co od cholery. To jest od cholery. Totalnie od cholery. Chłopaki sobie oczywiście coś chodzą, robią. Pracują. Powoli, ale pracują. O, i o to mi chodziło. Oczywiście również będziemy musieli się zaraz przejść do naszych kolegów... kolegów uchodźców. Kolegów i koleżanek oczywiście. To bym sobie tam przeszedł i te questy do końca już porobił. Bo no, uchodźcy, uchodźcami... Ale przydałoby się zacząć robić porządek w naszych questach. Na szczęście żmij i inkwizycja już są za nami. Już chłopaki są szczęśliwi.
Niestety Inkwizytor co najwyżej tylko stracił żonę, ale no ma syna, więc... I co kogo, nie? Jakie zrządzenie losu, że... Że palił wiedźmy, a jednak jego syn również był... pseudomagiem. Czy magiem? Jakimś zjebem, ale no powiedzmy, że to był mag. Nie wiem, czy była osoba, która lubiła Żmija w tej grze. Ja go osobiście nie lubiłem. Nie pałem do niego żadną sympatią, więc... No właśnie. W ogóle zauważcie, że drzwi chciałem powiedzieć. Dni Żmija i naszego kolegi są po sobie praktycznie, nie? To też już sporo dawało do namysłu. To już sporo dawało do namysłu. Dobra, i jeszcze tu. Hop. Osiołka chyba też już mamy zrobionego, z tego co mi się wydaje. Więc spoko, no powoli się zbliżamy do końca rozgrywki z Graveyard Keepera. Powoli, bo powoli, ale no... Widać, że to już jest końcówka. Dobra, tylko co my jeszcze dzisiaj zrobimy? Bo no wiadomo, groby i tym podobne. To jest dosyć istotne, no ale może jednak... Bawmy się tymi zwłokami, żeby te zwłoki jakoś na maksa ogarnąć. Tu jest wiedźmin, tak? Ale z niego nic nie zrobię, on nic nie ma. Mogę tylko mięso zabrać. Nawet już nic innego nie będę z niego zabierał. Bo naprawdę, no, nie ma sensu. Panie wiedźmin... Czekasz pan. Okropne ciało. 95%. Tam widzę, że chłopaki są jeszcze jakieś zrobione. Jelitka plus 1. Mózg, czaszka plus 1, czarne serce. No to już lipa totalna. Tutaj chłopaki mi 10. Wow. Łopanie. Łopanie. A będzie jeszcze więcej? I mi się kichać chce. Kurde, blaszka, jestem czaszka. O Jezu. Nie kichnę. Nie kichnę. Nie kichnę. Obiecuję, że nie kichnę. Nie kichłem. Jest dobrze. Nie kichłem. Ale blisko było. Blisko było. Dobra, tutaj damy ósemeczkę. One sobie tutaj działają. 83%. No to nie jest dużo. Kurde, no. Ja mam jakieś dobre serce. Oprócz swojego oczywiście serduszka najlepszego. Po jeden. No, straszna lipa. Zwiedź mi, dobra. Patrzę, dlaczego tu zwłoki leżą. O, co my tu mamy? Czy mamy jakieś dobre? Dupa, nie ma dobrej. A czekajcie, bo tu są rzeczorki. Serca nie mamy. Mózg jakiś by się jeszcze znalazł. 2-2. Jelitko 2-2 też by się znalazło. No ale serca nie ma. Serca nie ma. Dajmy ci mózg ten 2-2. No jelitko też 2-2. No tutaj dużo możemy sobie usunąć rajczego. Dużo możemy sobie usunąć dzięki temu. Weź. Pracuj, pracuj. 4-4, no i tak. Krew oczywiście możemy wyekstrahować, dzięki temu pozbędziemy się jednej. Puszczu również możemy się pozbyć. No i akurat złoty strzał wchodzi. Nawet nie musielibyśmy tego robić w sumie, bo możemy sobie usunąć 3 w teorii. Więc ja bym nawet ten tłuszcz... To mu wstawił. Albo nawet to mogę wstawić. No weź, kurde. Kto to wymyślił? Kto to wymyślił? Czemu ja mam tak... zajebaneku? Nie wiem, ale się domyślam. Pal się. Pod martwym kuniem. Już sprzedajmy to wszystko, bo naprawdę mamy tego od cholery. W sumie niewiele nam to dało, Loki. Jeszcze gdzieś chciałem iść. Chciałem iść do... Nie tu.
ale możemy z nim pogadać. Mój panie, jak udała się audiencja? Fatalnie. Mroczne organy nic w jego opinii nie znaczą. Twierdzi, że to żaden dowód. Durnie. Podczas gdy trwonimy czas, klątwa nabiera na sile. Już wkrótce będzie za późno, by ją odwrócić. Wiem, że nasza współpraca nie należała do łatwych. Lecz po raz pierwszy pokornie proszę o twą pomoc. Wiem o utraconej rodziny. Powiedz proszę, czy wiadomo ci o czymkolwiek, co nadawałoby się na dowód czarostwa lub nieumarłych, albo też okultyzmu. Mogę przynieść gadającą czaszkę imieniem Mietek, nie? Pod kościołem znajduje się mroczny ołtarz. O! Właśnie tego nam trzeba. Wkrótce zostanie tam odpowiedni mroczny rytuał. Znakomicie, schwytamy i gdy się skończy. Szukam wierszy pląsego węgra. Potrzebuję go, by wrócić swojej rodziny. Rodziny, miałem kiedyś rodziny, ale spłonęli. Moja córka i syn spaleni żywcem w moim domu. Mój dom spłonął wskutek wielkiego wybuchu. A mój syn był tak młody. Nie znałem nawet jego szczątków. Nie znalazłem. Znalazłem jednak wśród popiołu ten węgielek. Od tego czasu wciąż płonie, rozpalając mój gniew. Jestem pewien, że to sprawka sabatu czarownic albo kultystów. Powołałem inkwizycję do życia po to, by pomścić wszelkie zło. Nie mogę ci go oddać, póki nie spalę wszystkich. Może kiedyś, jeśli mi pomożesz, ale nie wcześniej. Albo zbugowałem grę, albo nie wiem. O Jezu, chciałem iść oczywiście do pasieki, moi drodzy. Zapytacie po co? No bo chcę oczywiście... Nie miód, nie. Miód to jest mi niepotrzebny. Pszczółki mi są potrzebne. Chociaż ja już mam chyba max, jeżeli chodzi o pszczółki, o pasieki. Mi się wydaje przynajmniej. Teraz jeszcze zobaczę, czy już więcej nie mogę zupgrade'ować tych naszych pszczółek. Ale chyba nie. Chyba to już jest maksymalna ilość tego, co możemy tutaj mieć. Ja, to jest ostatnia pasieka, którą mogliśmy w ogóle stworzyć. Dobra, oczywiście zbierzemy sobie też z tych uli, które są dzikie. No i również przydałoby się zacząć robić te proszki przypominające i zobaczyć i w ogóle kontynuować ten nasz cały, wiecie, quest, że tak powiem. Dobra, mam 9 na 9. Ul pszczeli możemy zrobić, nowego uchodźcy nie możemy zrobić, ale możemy ognisko zupgradeować. Opoły i kamień. Kamień oczywiście mamy. Sobie tutaj tą myszką pomogę. Może być i opoły. Dobra. Obóz uchodźców. Ognisko na poziom drugi. O kurde, no to faktiko. Dobra, kolejne potrzebujemy łóżko, nie łóżko. Namiot mieszkalny można zrobić. Potrzebujemy teraz szczęścia. Tu jeszcze jeden namiot. To jest do zrobienia, bez problemu. Tutaj sobie robią oczywiście te złote cebulki. Widzę, że nie mają ich za dużo. Prawda czy nieprawda? No prawda. O Jezu, ile tych cebul tutaj jest? O panie! To mogę cały rynek Lidla zrobić. Nie, to nie jest żaden product placement, moi kochani. To nie jest żaden product placement. Dobra, kamyczek sobie odłożymy, jest niepotrzebny. Opołki również nam nie są potrzebne. Deskę też odłóżmy. Polana w sumie, nie opołki. Znaczy, tamto były opołki. Jezu, Shiro, co ty pierdolisz? No dobra, już widzę, że w tej chwili już nie drukuje mi drukarka. Świetnie, zajebiście. Jezu, nienawidzę tego. Jej. Czekajcie, szybki turn off. I stało się cicho. Stało się cicho, kochani. Nie wiem, co się dzieje z tą drukarką. Nie mam do niej już siły, naprawdę. Jest mi przykro. Jest mi przykro, zaczęła mi znów drukować w powietrzu. Dlaczego? Nie wiem. Tak jakby chyba jej się filament zaciął. Chuj wie.
Uk? Nie. Zaraz będę o tym myślał. Dobra, pompa wodna tu jest max, inne rzeczy też mamy max, więc nam nie są potrzebne. To możemy sobie odłożyć na razie, bo też jestem niepotrzebny w danej chwili. Coś miałem zrobić. Tylko co? A wiem. Kostnica. Już do nas zwłoki przyszły przed sekundą. Mamy na 96%, to już nie jest dużo. To już nie jest dużo. Tutaj była krew oczywiście do dodania. I ciebie chciałem wziąć. Zapytać się, dlaczego chciałem cię wziąć. A, właśnie, bo jeszcze jedno pytanie. Bo ja tak latam z tymi zwłokami. Dwa, no i nie mam tylko serca, tak? Ale dobra, może zaraz serce się jeszcze gdzieś znajdzie. Ale nie tu. Szukamy serca. To bardzo fajne serce. To mega fajne serduszko. Ale najpierw zróbmy to. Dobra, potrzebujemy tak, złotego. Nie chciałem sprzątnąć. Chciałem to. Tu już jest git. Zastrzyk klejący, który da tylko jedną czaszkę. Okej. To bo już nic nie możemy zrobić z tego, co mi się wydaje. Sprawdzę. Już wszystko masz, co miałeś mieć. Tak, tak. No dobra, czyli trzy dołki trzeba kopać. Trzy dołeczki trzeba wykopać. Nie problem. Dłużej nie ścierpię tej pracy. To wszystko twoja wina. Finowi to katastrofa. Ej, wybacz mi, naprawdę staram się pozbyć czerwonych czaszek. Za mało się starasz. Och, tak mi smutno. Tak smutno. Och, co też zrobiłem. Tak cię przepraszam. Trzymaj się mocno, spróbuję to naprawić. Czy wciąż jesteśmy przyjaciółmi? A, jasne. Rany zupełnie jak moja była. Jeszcze raz się przepraszam. Ach, ale od razu jest mi lepiej. Cała negatywna energia ze mnie uszła. Do zobaczenia później. Noż ty kurwa mendo jedna. Zepsułeś mi trzy groby. Menda. To ja ci te czaszki, kurde, wszystkie wywalam. Wszystkie. Jak jeden mąż. Naprawdę żaden tutaj praktycznie nie ma czerwonych czaszek. Przynajmniej ci nowi co są. To są naprawdę ludzie nieskazitelni, bym powiedział. Totalnie. Ten jeszcze ma czelność mi tutaj psuć wszystko. Gnida dworska. Gnida. Totalna gnida. Ten betek jest jakiś niezrównoważony. Pozbawiony kręgosłupa, kołek. Lepiej spójrz w lustro. Mam za to zęby. Haps, haps. Co za ludzie. Ja nie wiem. Co z wami jest nie tak? Dobra, zakopmy cię. Naprawdę, czasem nie łapię to. No nie chce mi to złapać, no nie chce mi zakopać. Albo mi się klawisz zepsuł, no ale wątpię. Oczywiście, że nie. Po prostu ma swoje fochy. No, jest to. Z astrologiem mamy już spokój. 100%, tak. To jeszcze jedyne kto, to biskup, kupiec. Wagner jakoś mało jest. Z Wagnerem, przepraszam. Dobra, i ciebie teraz tak. Trzeba złotem potraktować. A, i ciebie. Dobra, wiem. Ciebie też miałem potraktować.
Bo w teorii potrzebujemy tylko trupów z 7 czaszkami. W sensie, no można oczywiście więcej, ale potrzebujemy tak minimum 7 czaszek. On ma problemy z zakupywaniem tego wszystkiego, ale okej. A ile potrzebowaliśmy, nie pamiętam. 200. No jest to do zrobienia, nawet, no może dzisiaj już nie, bo już mamy akurat koniec odcinka, ale w następnym odcinku myślę, że dalibyśmy radę już ogarnąć sobie całość tego wszystkiego. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. 2, 2, 2 i 1. Lepszy mózg i byłoby fajnie. Tylko nie jakiś ptasi. Nie jakiś ptasi. 2, 2. Nawet chyba mi się uda. Dwóch się pozbędę bez problemu. Easy. On ma 92%, fuck. Oj, nie wiem, czy mi się uda to zrobić w ten sposób. Może być problem. 92% ma. Nawet nie uda... Kur... spartoliłem to, oczywiście, że tak. Dobra, dajmy tylko to i tyle. Nie będziemy ich jakoś tam łoptować, nie wiadomo jak mocno. Tylko to... To pójdzie szkoda do wywalenia zaraz. No tu jest to mroczne serce. A ja rozumiem, że żadnego serca chyba nie mam. Wolnego w tej chwili. Dobra, moi drodzy. To by było na tyle. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Ground oraz Shiro. A my się widzimy w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. Trzymajcie się. Hej, hej.